No elo, ja jestem Hania S. i dzisiaj powiem Wam o 10 sposobach na to, jak można pomóc komuś, kto ma atak paniki. Pierwszą i taką najbardziej podstawową rzeczą jest dowiedzieć się, czy ta osoba zażywa leki, czy ma jakieś takie doraźne podczas ataku paniki i je jej podać. One to wyciszą, ale nie tak od razu, więc co robić? Przede wszystkim nie denerwować się, nie wpadać samemu w panikę, to znaczy nie robić z tego jakiegoś dramatu, znaleźć w sobie wszystkie pokłady cierpliwości, wrażliwości i wyrozumiałości i być po prostu takim łagodnym. Bo uwierzcie mi, ta osoba nie chce tego przeżywać, naprawdę, i ona też czuje się beznadziejnie i strasznie i tragicznie, więc nie dokładajmy jej. Jak więc pomóc się uspokoić? Najczęściej jest też tak, że ludzie, tłum to wszystko nasilają, więc weźcie tego kogoś do spokojnego miejsca, gdzie jest ciszej, gdzie nie ma obcych ludzi, gdzie jest spokój po prostu, gdzie ta osoba może poczuć się bezpiecznie. Najlepiej oczywiście do domu, ale wiadomo jak bywa. Gdy nachodzi kogoś na pat lęku, to serce mu przyspiesza i zaczyna szybciej oddychać. W ten sposób łatwo się hiperwentyluje i to wszystko się tylko pogarsza. Dlatego można na przykład zaproponować wspólne, głębokie oddychanie. To znaczy złapać tę osobę i powiedzieć: hej, teraz chodź, spróbujemy razem powoli oddychać. Można odliczać, można po prostu byle ustabilizować ten oddech, żeby organizm się trochę uspokoił. Mnie to zwykle irytuje i frustruje, bo jest tragicznie, a tu mi każe ktoś powoli oddychać na przykład, ale faktem jest to, że to pomaga i to trochę to wszystko spowalnia. A podczas ataku paniki przecież rzeczywistość jest taka szybka i chaotyczna, więc ten powrót do powolnego oddychania jest już jakimś takim punktem zaczepienia. Z takich poznawczych rzeczy możecie tej osobie przypomnieć, że coś takiego się już zdarzało, jeżeli się zdarzało, albo że zdarza się wielu osobom i że to minie, że trzeba to tylko przetrwać i że damy sobie razem radę. Z jednej strony to są tylko słowa, a z drugiej ta osoba wtedy potrzebuje usłyszeć, że hej, jesteś teraz bezpieczna, jestem z tobą, nic ci się złego nie stanie, bo w sensie z zewnątrz, nie? Że okej, będę tu, czuwamy nad tym, nie jesteś sama. Ja ogólnie nie jestem jakąś mega fanką odwracania uwagi, bo ja pół życia odwracałam uwagę od swoich problemów i skończyło się to dla mnie źle. Ale podczas takiego nagłego ataku warto spróbować jakoś odciągnąć myśli, bo te automatyczne nasuwają się bardzo szybko i żeby za nimi nie iść, trzeba się zająć jakimiś innymi. Więc można spróbować rozmawiać, opowiedzieć, co się działo tego dnia, albo pytać o coś, zająć po prostu tej osobie uwagę. To nie zawsze działa, mnie dosyć mocno drażni, ja na przykład wolę się zająć, nie wiem, rysowaniem czy robieniem czegoś, ale może być tak, że w ten sposób ten lęk trochę ucichnie, bo to wszystko, co się dzieje w głowie tej osoby, nagle będzie musiało być położone obok, bo tu trzeba odpowiedzieć na jakieś pytanie na przykład. Ja miałam często kontakt z osobami, które mają ataki paniki i właśnie takie rzeczy niektórym pomagają. W takich momentach też żołądek się zaciska, więc nie wciskajcie w tego kogoś na przykład jedzenia, ale możecie podać wodę i powiedzieć: hej, może weźmiesz kilka łyków, to może ci będzie trochę lepiej, ale też nie wymuszajcie nic na tej osobie. W psychoanalizie też bardzo ważne jest pojęcie katarzis, które mówi o tym, że jeżeli ta osoba powie, co dokładnie się dzieje, jakie ma myśli w tym momencie, to mówiąc to, trochę to zejdzie z jej napięcia. W sensie, że niewyrażone myśli są dużo bardziej uciążliwe, niż jeżeli raz je powiemy, to jakby one wtedy już tracą na znaczeniu. Dlatego możecie powiedzieć: hej, nie walcz z tym, tylko powiedz mi, co się dzieje i jakby porozmawiajmy o tym. To jest coś, co mi najbardziej pomaga i jeżeli mam atak paniki, to i widzę kogoś, kto jest mi bliski, to sadzam go przed sobą i zaczynam mówić. I mówię jak najwięcej, bo po prostu wiem, że mi to pomaga. Mówię o tym, jakie mam myśli, co czuję i co bym chciała w tym momencie zrobić, albo jak to czuję. Ja na przykład, często terapeuci proszą o opisanie tych uczuć, na przykład jeżeli chodzi o kolor ich jakby, jak to się nazywa, fakturę, różne takie rzeczy, bo jak sobie je jakoś wyobrazimy, to one są bardziej takie namacalne i prawdziwe, a nie
takie abstrakcyjne. Jeszcze raz zapewnijcie tę osobę, że z nią jesteście, że akceptujecie ją taką, jaką jest i z tymi atakami paniki i że to nie świadczy o niej źle, tylko po prostu niektórym się przydarza i jakby to nie jest jej wina. Prawdopodobnie, jeżeli jest w tym stanie, to właśnie to kwestionuje i myśli, że to nie powinna tak i że ma wyrzuty sumienia i poczucie winy. Zapewnijcie ją, że to nie jest prawda. Że jej myśli są teraz efektem jakiegoś zaburzenia, czy choroby, czy problemu, a nie prawdą. Jeżeli wcześniej to nie przeszło, to po jakimś czasie znowu możecie zaproponować to, co możecie razem robić. Może ten ktoś lubi rysować albo gotować i to go odstresowuje i może zaproponujecie, że hej, zróbmy to razem, będę z tobą i jakby damy radę. Może nie, może jest w zbyt dużym napięciu, ale okej. Tylko pamiętajcie, jeżeli ona odmówi, to nie naciskajcie. Ona teraz się czuje źle i jeżeli czegoś nie chce robić, to nie zmuszajcie jej do niczego. Jeśli chce płakać, krzyczeć, przytulić się, pozwólcie jej na to. To są różne sposoby na wyrażenie tych emocji i wywalenie ich z siebie. Pomóżcie jej w tym. Są ludzie, którzy przy ataku paniki po prostu ubierają dres i idą biegać i są w stanie jakoś tak tym zniwelować te swoje myśli. Ja bym chyba nie potrafiła, ale widzicie, co człowiek to inny sposób, więc dajcie jakby tej osobie zawsze przestrzeń, spytajcie, czy myśli, że jest coś, co moglibyście razem zrobić, co by jej jakoś pomogło. Może ona sama już wie. Jeśli nie, bądźcie. Może coś zaproponujcie, może po prostu ją przytulcie. Bądźcie, to jest najważniejsze i zapewnijcie ją, że jest bezpieczna. A kiedy już będzie lepiej i to się skończy, powiedzcie, że super sobie poradziła. Te rzeczy mogą w jakiś sposób pomóc i warto jest robić wszystko, co tylko może jakoś ukrócić to cierpienie, bo atak paniki to są naprawdę najdłuższe minuty ever i świat wtedy jest najbardziej przerażający. Także bądźcie dla siebie wyrozumiali i jeżeli macie jeszcze jakiś sposób, to koniecznie dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się, pa! A kto obejrzał do końca, pisze w komentarzu, jadłabym ciastka.